Witajcie kochani w Minecrafcie. Słuchajcie, nowa seria na moim kanale Noob gra w Minecraft. Naprawdę Noob gra w Minecraft. Nie znam się kompletnie na tej grze, moi drodzy. I to jest może wstyd się przyznać, ale ja nie grałem w Minecrafta. Ja grałem, czy tak, inaczej, grałem w Minecrafta. Nagrałem jeden odcinek Minecrafta wczoraj, ale go nie wypuściłem, ponieważ nie byłem zadowolony z jakości dźwięku i z progresu, tam jak tam sobie lamiłem i jak ginąłem ciągle, także nie byłem z tego bardzo zadowolony, dlatego też postanowiłem nagrać jeszcze jeden odcinek, jeszcze raz zacząć od początku, więc grę znam, ponieważ grałem w tą grę godzinę. Dobra, kochani, dziękuję wam za to, że wpadliście na ten kanał. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba, ponieważ będę lamił, będę nubował, czy będę lamerował, jakkolwiek to chcecie nazwać. Nie jestem dobrym graczem w Minecrafta, mało grałem, więc chętnie zagram z wami. Jeżeli macie jakieś pomysły na serię, pomysły na odcinki, dajcie znać w komentarzach. A ja zacznę ten odcinek od budowania domku. Wiem, że w tej grze trzeba najpierw ściąć drzewo, zbudować sobie jakiś domek, schować się przed nocą, która nadejdzie, znaleźć na przykład owce, zrobić sobie łóżko, stół craftingowy, takie pierdoły, bo to zrobiłem w pierwszym odcinku, znaczy w poprzednim odcinku, którego po prostu oczywiście nie umieściłem. To mi się udało zrobić i po prostu zginąłem tam kilka razy. Co ja bym zrobił, to ja bym, kurczę, ten las jest piękny, tylko ja bym się bardzo chętnie chciał znaleźć zwierzątka, owce, żebym mógł łóżko zrobić. Bo bez owcy to jest kurczak, to jest dobrze. Będzie mięso już. Walimy w kurczaka, walimy w kurczaka. Spoko, mamy kurczaczka. Czy znajdziemy owieczkę? Halo, owieczka. Zaraz sobie domek wybuduję, ja wiem, bo się trzeba schować. Słuchajcie, może inaczej. Bo ja za chwilę zdechnę, jak tylko przyjdzie noc. Dlatego na dzień dobry ja mam taki pomysł, żeby... Kurczę, gdzie tu się... Nie ma żadnych w ogóle takiego ładnego terenu, żeby się schować. A też nie ma zwierząt. Wiecie, bo ja tam ten zapis wykasowałem, nowy świat utworzyłem. W ogóle mój świat nazywa się Vigoland. A ja wyglądam, moi drodzy, tak, zobaczcie, to jestem ja. Dzień dobry, dzień dobry. Okej. I tyle. Jak biegam, jak jakiś opętany. Tylko kurczaczki, naprawdę. Co tam jest? Takiego czerwonego lawa? To nie wiem, co to znaczy. Co to jest? Tego dotknąć się mogę? Boję się. Ale co to ja, na co ja natrafiłem? Lawa, obsydian, co to za ruiny? Się boję, że jak coś dotknę... Wiedziałem, że dotknę tego, to zdechnę. Słyszałem coś. Świnka. Cześć, świneczko, jak się masz? Daj baleronik. Dobra. Owieczka. Szukam owieczki. Jak jest świnka, może będzie owieczka. Jakaś. Ej, nie widzę. Niedobrze. Jest owieczka. Jest owieczka. Będzie łóżko. Ciach, 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 ciach. Ja wiem, że... Ile potrzebuję owieczek, żeby łóżko zrobić?
Ale wysoko. Dobra, słuchajcie, no całkiem ładny teren. Gdzieś tu będzie trzeba się zbudować. Wybudować jakiś domek. Tylko mocno mi się wydaje, że ja na dzień dobry. Zanim przyjdą wszystkie duchy, strachy i tak dalej, to ja się gdzieś schowam w jakiejś jaskini może, aby przeczekać. Cześć, kurczak. Dobra, słuchajcie, nie ma co. Trzeba budować. Pierwsze co, to ja muszę zrobić stół warsztatowy. Nie wiem, jak się go robi. On się buduje z czterech planków. Dobra. Czemu ja nie gram po polsku? Pyk. Dobra. Pyk. I następnie pyk. I możemy robić łóżko. Łóżko potrzebuje aż z trzech owieczek. Niedobrze. Niedobrze, moi drodzy, bo nie mam tego. Czy ja mogę... Nie, moment. Inaczej. Źle zrobiłem. Jeszcze raz postaw. Może zróbmy w takim razie drewniany pickaxe. Patyki potrzebuję. I... Jak się robi patyki? Dwa takie. Dobrze, a to się robi w ten sposób. Cyk, cyk. Dobrze. Patyki zrobimy. Mamy cztery. I teraz możemy zrobić jeden drewniany pickaxe. Siekierkę na później. Na razie mamy jeden. Dobra. On się niszczy pewnie, ale... Ale jest dobrze, dobra, szukamy. To jest kurczak, no. Dobra, szukajmy. To będzie moja... Co to było? Jezu, ja się boję. Ta, może to miejsce? Tej świątyni. Owieczka. Słuchajcie, tutaj sobie przenocuję. Jeżeli nie zrobię łóżka, to będę musiał się zabarykadować tam. No cześć, owieczko. Czemu nie mogę skoczyć? Halo. Okej. Jest git. Jeszcze jedną owieczkę. I będę mógł łóżko zrobić. Fajne są te lasy. Tylko szkoda, że nie ma, moi drodzy, tutaj nigdzie owieczki jeszcze jednej. Ładnie tu jest. No dobra, ale... No jest ładnie, przyznam, ale kurka... Ja potrzebuję... A co tam pływa? Jakiś delfin? Ja mówiłem wam, ja nie gram w tego, nie? Także się zajmie... O! Tu mam jakieś... O! Jaskinia. I zombie. Dzięki serdeczne. I pająk. Ekstra. Gdzie to ja chciałem się domek zrobić? Zbudować? Tutaj, nie?
Szkoda, brakuje mi, moi drodzy. Cześć, świnko. Jednej owieczki. Jakbym przed nocą miał jakąś owieczkę dorwał, to by było git, ale niestety nie mam. A więc pozostało mi tylko i wyłącznie jedno. Znowu lamerowanie i zrobienie czegoś głupiego. O. I muszę przeczekać chyba do rana. W tym miejscu fajnie by było. No sobie zrobiłem sobie, kurczę, miejscowe, nie? Wy nic nie widzicie. Ja też nie. Dobra. To wiecie co? Pyk. I co możemy stworzyć ciekawego? Miecz. O, nawet możemy taki miecz zrobić. Weźmy. Bo miałem trochę tego, cobblestone. Świetnie. Domek będziemy budować później. Szkoda mi tego. Kurczę, mogłem nie wywalać tamtego swojego świata i zbudowanego domku, ponieważ będę teraz lamił. A tam było bardzo pięknie i wesoło i ciekawie. Słuchajcie, moi drodzy, ja idę... Ja przeczekam tutaj noc i widzimy się, jak będzie dzień. A co to jest? To jest ten taki tak zwany ten endomon, czy jakoś tam? Boję się go. Chowaj się. Nie mam je. Aaa! Skubaniec mi wyczuł. Uff. Ja chcę łóżko. Co to za dźwięki? Słyszeliście to? Co to był za dźwięk? Znowu. No, ta gra jest przerażająca, muszę wam przyznać. Ja się jej boję. Sobie poszerzę moją norkę. To będzie mój pierwszy domek. Czyli taki... Po prostu... O. Zniszczył mi się. Mogę sobie zrobić nowe? Nie mogę, bo brakuje mi patyczków. Już mogę, bo mam patyczki. I zrobimy sobie... O, taki lepszy. Ekstra, mamy lepszy. O, jak szybko. Ej, ja wiem, że to nie jest super piękny domek, ale mi się on podoba. Grota. Zamiast budować co na razie, to możemy tutaj się postawić drzwi i będę mieszkał sobie. W skale. Jak hobbit. Haha. No, o, jestem hobbitem. Kurczę, chciał wejść do mnie. Halo. Hej. Widzisz, patrzysz na mnie, ja też na ciebie patrzę. Halo, hej kurczaku, na razie. Przyjaciel kurczak. Mam przyjaciela kurczaka, ekstra. Słuchajcie, ja wiem, że to jest nieprofesjonalne, ale ja nie jestem profesjonalistą w tej grze. Ja gram pierwszy raz, w cudzysłowie pierwszy. I tylko właśnie, tak jak mówiłem, zbudowałem kiedyś domek, wiedziałem, że trzeba zrobić to,
warsztat. Tutaj wiem, że mogę jeść, mam życie, wiem, że mogę zbroję robić. No, trzeba mieć dużo materiałów ciekawych. A więc sobie myślę, że będzie super przygoda, naprawdę super przygoda. A na razie zamieszkamy sobie w hobbiciarni, w norce. Hobbiton możemy to nazwać. Albo horbiciarnia. Horbiciarnia jest fajnie. Fajnie to brzmi, horbiciarnia. Nie, horbiciarnia, tylko hobbiciarnia. Hobbiciarnia. Co za słowa. Ale ta długa jest ta noc. Ja chcę iść spać do rana. Nie mogę, muszę jedną załatwić tylko tą owieczkę i mogę sobie łóżko położyć, nie? Hehe. Nastał dzień, mogę wychodzić. Halo, dzień dobry. Tam łaził jakiś potwór. Ej, super, mam tą norkę tutaj. A mnie tak interesuje. Po pierwsze, nie ma dźwięku. Znowu nie ma muzyczki. To mnie przeszkadza. Będę musiał wrzucić, kochani, jakąś zapasową muzyczkę, żeby ładnie to coś nam grało w dół, ciągle przy uchu. Żeby było przyjemnie, żeby się przyjemniej oglądało. Tam może to są z tego te dźwięki dziwne z rana, w nocy były. Jak ktoś wie, co to jest, to niech powie mi. I czy mam się tego bać? Owieczka! Polowanie na owce. Hej, owieczko. Chodź tutaj, będziesz mi służyć za łóżeczko. Jest krówka. Jest krówka nawet. Krówkę zostawić? Nie no. Ale ona zapierdziela, jak ona szybka jest. Tam była kolejna owca, widziałem u góry. Ja nie mogę za bardzo odchodzić, bo ja nie trafię do domu, nie? Tu jest kurczak, świnka, owca. Mój dom jest tam chyba. Tędy poszedłem, bo było łatwo przejść. Okej. I tutaj możemy wracać tędy. Mamy piasek. To się przyda nam pewnie do robienia. Jak to tak logicznie myśląc? Co to jest? Jajko? Do zjedzenia? A co to jest? Coś tam wziąłem, nie wiem co. Halo, gdzie jest mój domek? Tu. Za moim domkiem było jajko. Ej, brawo. Na razie mój domek będzie prowizoryczny, ale ja się z niego po prostu cieszę. Jak komuś nie odpowiada, to niech mi powie, jak mam zrobić lepszy. Nie no, wiadomo, że tam sobie poradzę. Dobra, nieważne. Przede wszystkim łóżeczko. Brakuje mi desek. Dobra, a deski mogę z tego zrobić. Cyk. Znowu ten dziwny dźwięk. Co to jest za dźwięk? Mi to będzie przeszkadzać, ja wam mówię. O! Czy ja mogę zrobić drzwi? Ołkowe? Brakuje mi desek znowu. A to może brzozowe? Brzozowe deski bym... Brzozowe bym zrobił. Dobra, to zróbmy brzozowe... Cyk. I czy ja mogę zrobić teraz brzozowe drzwi? Ale nie chcę trzech. Naprawdę zawsze trzy robi?
Trochę to głupie, nie? Ok. I pytanie, czy ja mogę wstawić tutaj drzwi? Ja mogę wstawić drzwi. A więc mój warsztat będzie tu. Cyk, dzień dobry. Witaj dniu. Brawo, brawo. Co ja jeszcze mogę zbudować? Więcej... właśnie. Siekiera. Jak się robi siekierkę? Siekiera, motyka, bimber, szklanka. Cyk. Idziemy ciąć kłody. O, szybciej to idzie, o wiele szybciej. Prawo. Dam radę jeszcze jedną? Dam. Ekstra. Tu mam jakąś inną kłodę, więc sobie weźmiemy to drzewo. Zabierzemy pięknie. Jeszcze sobie trochę tego drewna weźmiemy. I pyk. No dobra, jest jeden, ale pewien mały problem, moi drodzy, ponieważ mój domek jest tutaj i ja bym chciał go jakoś sobie oznaczyć, ale ja nie wiem jak. Proszę, napiszcie mi w komentarzach, czy ja mogę... Ja wiem, że niektórzy sprawdzali... O, co to jest? Czat? Bug? Wiem, że niektórzy robią... A sprawdzam po kolei wszystkie przyciski. Bo wiem, że można zobaczyć gdzieś... A co to jest? Emotikony jakieś. Tap? Nie. Wiem, że można sprawdzić... Exit. Co to jest? Czat znowu się włączył. Wiem, że można sprawdzić... Ale nie wiem, gdzie to jest. F1? Ojej, no. F2? F3? F4? F5? O! Jak ja mam siebie zobaczyć? O! Halo! Cześć! To ja! Witam was! Jestem Vigo i sobie skaczę. F5 to było super. Powrót? Coś? Czemu ja się dusiłem? Dobra, moi drodzy. Jest dobrze. Mamy wodę w ogóle. Ocean. A tu mamy przyjaciela. Kim ty jesteś? Halo? No chodź. Uciekasz, boisz się mnie, nie? Topielcu. Słuchajcie, powiedzcie mi, moi drodzy, jak sobie zaznaczyć, gdzie ja jestem i jak sprawdzać jakiś kompas. Wiem, że można pewnie budować pewnie coś takiego, ale co zrobić, żebym się nie zgubić? Czy są mi tutaj gdzieś podane jakieś... Wiem, że ludzie naciskali, mieli jakieś w ogóle wymiary geograficzne, jakieś współrzędne, a ja nie mam pojęcia, gdzie to jest. No i tyle. Dobra, chodźmy zobaczyć tutaj w okolicy, co mają. Tam chyba lepiej nie wchodzić. Wiem, coś zauważyłem, co jest bardzo pożyteczne, przydałoby mi się. Tam nie wchodzę, ale mam węgiel i to mi się przyda do pochodni. Tam też jest węgiel.
Nie wiem, czy to dobry motyw, ale... Ale co tam? I mam węgiel. Kolejny. Żebym się tylko, moi drodzy, nie zgubił i trafił później do domu. Tam jest mój dom, ekstra. To na spokojnie. Budową swojego... A co to jest? Chodź. Już znowu słońce zachodzi, bardzo szybko, nie? Mamy piasek, weźmiemy sobie ten piasek. Ej, podoba mi się ta plaża, to jest moja plaża. Znowu się ciemno robi. Znowu się ciemno robi, zachodzi słońce. A więc ja wracam do swojego domku. Zrobię sobie jakieś oświetlenie, może pochodnie. I idę spać. O, jak miło, przyjemnie, przytulnie w mojej norce hobbita. Jak się robi pochodnie? Nie wiem. Jest coś takiego jak pochodnia. Redstone, a ja potrzebuję... To jest redstone, to ja tego nie potrzebuję. Ale mam... O, i mogę sobie sobie 4 pochodnie. I jeszcze, jak mam drewno, mam kamień, to mogę sobie piecyk zrobić. I znowu ten dźwięk. Co to za dźwięk dziwny? O, jedna pochodnia może starczy na razie. Ładnie mi oświetla wszystko. Ok, teraz tak, piecyk postawimy sobie. Gdzie? Może tutaj przy łóżku. O, piecyk i warsztat koło siebie. Będzie mi ciepło w nogi, nie? I mogę sobie usmażyć mięsko. Wow, dużo tego mięsa mam. Spalę drzwi, bo mi one nie są potrzebne. No i czuję się jak w domku. Czy w ogóle się spali? Jeżeli ja pójdę teraz spać... Bezpiecznie. Jak rano wstanę, czy będzie spalone to mięso, czy ono będzie ok? Dziwne. Bardzo wolno to robi. Ale dobrze. O, spaliło wszystkie drzwi. Ten... Tu mam skórę, pięknie. A drugie zrobiło się, spoko. Mam jedzenie gotowe. Ok, słuchajcie, zrobię sobie jeszcze tylko skrzyneczkę. Chest, co ja potrzebuję na taką chesta? Birch wood plank. Więcej wood plank. Dobra, nie będzie to problem, bo mam. Pyk. 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 14. I teraz mogę sobie skrzyneczkę zrobić? Mogę. Zrobię sobie skrzyneczkę. Postawię ją gdzieś, nie wiem gdzie. Łóżko wezmę. O. Skrzyneczkę sobie postawię tu. A łóżeczko pójdzie tutaj. O, pięknie. Bardzo mi się to podoba. I teraz skórę, takie jedzenie surowe, które nie jest przygotowane do jedzenia, do tego,
do wcinania. Słuchajcie, jeżeli znacie jakieś skróty klawiszowe, piszcie proszę w komentarzach, bo ja niestety żadnych nie znam. Także wasza pomoc jak najbardziej przydatna. Będziecie mogli mieć duży wpływ na tą serię, jeżeli będziecie po prostu mi pomagać. Dziękuję wam, kochani, bardzo za piękny dzień. Dzień dobry. Za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z serii Minecraft Noob gra w Minecraft wam się podoba. O, mam pałkę. Jeżeli tak, to moi drodzy, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam was do tego i trzymajcie się, moi drodzy kochani. Do następnego odcinka. Pa, pa.